Bramka na dodatek. Widać, że trener jest z niego zadowolony. I mamy remis w tym spotkaniu. Ależ to było niesamowite uderzenie w łebek. Huknął z powietrza. To musiało zakończyć się golem. Atak skrzydłem okazał się fantastycznym rozwiązaniem. To jest cały on. Świetny gol strzelony głową. Nigdy nie stanowiło to dla niego problemu. Bramkarz tutaj niestety sprezentował piłkę przeciwnikowi. No, są w świetnej formie. Dzisiaj to potwierdzili. Mają swój upragniony puchar. Gratulacje i jeszcze raz gratulacje za to zwycięstwo. Po prostu im się należało. Siema, witam się z wami już po wygranym meczu 2-1 z Manchesterem City. Pierwszą bramkę zdobył nasz nowy nabytek, czyli Lucas. Potem zdaje się strzelił Ramirez. Natomiast w Manchesterze City David Silva strzelił przepiękną bramkę z voleya. W samej końcówce Sergio Aguero nie strzelił karnego, a Manchester City mógł w 90 minucie zremisować na 2-2. Naprawdę dobra gra obu zespołów, ale bardzo mi się podobała gra naszej pomocy. Naprawdę imponująca. No i dobra, lecimy dalej. I Karim Benzema przyjął naszą ofertę i mamy napastnika. Tak jest. Karim Benzema. Dobra. Chelsea mistrzami. Lukas obiecujący w debiucie. Naprawdę Lukas bardzo dobrze zagrał. Dobry nabytek, dobry. No i dobra. Higuain w Manchesterze City. Czyli Real się pozbył obu swoich napastników. O, awansowałem już na poziom trzeci. Chwila, zobaczymy jeszcze w negocjacjach, czy jeszcze z kimś negocjujemy. Nie, może się ktoś zgłosi po naszego zawodnika, ale także spróbuję. Spróbujemy wypożyczyć Xabiego Alonso. Może się nam uda go wypożyczyć, bo ma już 30 lat. Zaproponuj klubowi Real wypożyczenie. Długość wypożyczenia cały sezon, przyszła opłata. O Jezus Maria. A nie, przyszła opłata bez żadnej opłaty.
Dobra, premia za bramkę 5. Aha, dobra, już wiem, o co chodzi. To zrobię taki myk. Może teraz nam starczy na tegoż zawodnika. Nie, dalej nie. Dobra. Zobaczymy, czy się nam uda pozyskać Xabiego Alonso na wypożyczenie. I jedziemy dalej. Może ktoś się skusi na jednego z naszych zawodników. Mamy przełożone spotkanie z Reading na 10 września. Klub Inter zainteresowany zawodnikiem Juan Mata. Propozycja wypożyczenia odrzucona. Aha, dobra. Stoke City. Mamy ofertę transferową z Interu zapowiadaną wcześniej. Ale jest to za mała kwota. Dyrektor uważa, że jest tak czy siak za mała. A poza tym ten zawodnik ma dopiero 24 lata, więc nie sprzedałbym go nawet za większą ofertę. I ustalę sobie skład na następny mecz. Napoli z nadzieją, że Neuer wkrótce do nich dołączy. Ustalę sobie skład na przyszły mecz. Zamiast Sergio zagra Karim Benzema. O, dobra, o to mi chodziło. Ferreira zagra mecz. I dobra. I gramy mecz. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia po skrócie. Na razie. No myślę, że ich prowadzenie szokowało przeciwników, ale też i nas. To niewiarygodne. Wszyscy na stadionie zaskoczeni, ale teraz cieszą się z tej bramki i będą prowadzić. Cześć, witam się z wami już po przegranym meczu z Wigan Athletic 0-1. Fatalna gra całego zespołu, no po prostu masakra. Nikt się nie spisywał dobrze. Mimo to, że Luis ma największą cenę, to nikt się nie spisywał dobrze. Po prostu nie istnieliśmy w meczu z Wigan. Nie wiem, co się stało. I lecimy dalej. Zainteresowanie. Jeden z zawodników z twojej listy życzeń. Falcao. Tak. Jest Clifford, dobra. Mam nadzieję, że jeszcze kogoś wypożyczą od nas z drużyny, bo mamy dosyć dużo graczy. O! I o wilku mowa, wilk tuż, tuż. Clifford dostał zgodę na wypożyczenie. Kowalski ma nadzieję wygrać w swoim trzecim meczu ze starami klubu Chelsea. No i dobra.
ustalmy sobie skład. Marco Marin zamiast Ferreiry, Ivanovi, Azpilicueta. Na ławkę wejdzie Romeu. I damy zagrać. Wypożyczyłem Piacona. A, wypożyczyłem, dobra, pamiętam. Chciałem zagrać, chciałem dać zagrać Piaconowi. Możemy dać zagrać jakiemuś innemu młodzikowi. Czemu by nie? No i dobra. Skład ustalony. Tylko teraz jeszcze coś zobaczę w transferach. Ale wątpię, czy za taką... Nie, nie, nie uda się na nikogo kupić. Dobra, mniejsza z tym. Ja będę grał mecz, żegnam się z wami. Do zobaczenia po skrócie. Na razie. Bardzo ciężko jest go upilnować w polu karnym. On ma instynkt zdobywania bramek, ale słyszałem prywatnie także. Znakomicie wyskoczył do tego podania i nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. To dowód na to, że nie tracą koncentracji pomimo prowadzenia. Ale znakomity strzał. Mimo że prowadzą, zdobywają jeszcze jednego gola, jak widzimy w powtórce. Z przyjemnością oglądamy dzisiejszą grę. Zdeklasowali rywali. Trudno tu cokolwiek zarzucić obrońcom. Uwijali się jak w ukropie, ale nie byli w stanie go... Brawo! Gol! No nic nie wskazywało, że wreszcie go pokonają. Tak, myślałem, że zachowa dziś czyste konto. Skorzystał napastnik z tego prezentu. Bramkarz odbił piłkę wprost pod jego nogi. Cześć, witam się z wami już po meczu z Newcastle United, który wygraliśmy 3-1 po bardzo dobrej grze całego zespołu. Szczególne brawa należą się Macie i Benzemie. Naprawdę świetnie razem rozgrywali cały mecz, tak samo jak i Frank Lampard. Bramki zdobyli Benzema, Lampard i Junior Bamford, natomiast Newcastle United zdołało w samej końcówce na 3-1 zdobyć bramkę. Inne wyniki. Newcastle, przepraszam, Manchester United gromi Fulham 4-0. Dobra. Ustalę sobie skład na następny mecz, co? Zawodnicy nieobecni w związku z powołaniem do kadry. Ej, sami podstawowi zawodnicy. Okej, okay, dobra. Tylko od którego? Od 31. Zobaczmy kalendarzu. Kalendarz, a nie transfery. 31 to jest deadline i do 6, a to nie mamy żadnego meczu, no i bardzo dobrze. Dobra, ustalmy sobie skład, albo jeszcze nie, bo jeszcze mamy jeden dzień do przesymulowania. Hilario, grałeś naprawdę dużo, a mamy jeszcze drugiego rezerwowego bramkarza, jakim jest Turnbull, więc teraz jego szansa, aby się pokazać dobrze ze słabym przeciwnikiem. Całe spotkanie rozegra Daniel Sturridge. Za Benzemę wejdzie Victor Moses. Bamforda zmieni inny junior. A możemy w sumie też Blackmanowi dać zagrać. Dobra. Romeo do pierwszej jedenastki za Mikela, za Lamparda Oscar. Za Spiliquette wejdzie też junior. Zrobimy mieszankę podstawowego składu z rezerwowym.
Victor Moses i tutaj damy Ramireza. Jeszcze wejdzie Maluda. I dobra. I myślę, że takim składem wygramy ten mecz. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Nie zapomnijcie o łapce w górze, jeżeli się wam podobało. To motywuje naprawdę człowieka. Dobra. Na razie.